Mateusz, tak od ogółu do szczegółu. No, mieliście swój plan, mieliście też pewne elementy tego planu, wam wychodziły, natomiast gdzieś brakowało tego ostatniego wykończenia. Czy to jest ten główny problem, przez który dzisiaj ten mecz został przegrany przez was? W dzisiejszym spotkaniu brakowało bardzo wiele. Niby nie było tak najgorzej. Mieliśmy swoje kontry, po których mogliśmy strzelić bramkę, ale tak naprawdę to będąc na drugim miejscu, będąc wiceliderem, to musimy od siebie więcej wymagać i przede wszystkim lepszej gry. Powiedz, można było mieć takie wrażenie, że ten mecz nie wygląda tak, jak wy byście chcieli, jeżeli chodzi o samą grę. Wygląda tak, jak chciała Podbeskidzie. Ta piłka częściej niż po murawie latała w powietrzu. Chyba do końca nie czuliście się dobrze w takiej grze. Dokładnie tak było. No, my tak naprawdę graliśmy to, co Podbeskidzie chciało i ta nasza gra to górnymi piłkami to była woda na młyn dla nich i oni do tego chcieli nas sprowokować, no nie potrafiliśmy momentami wymienić kilku podań, a szkoda, bo myślę, że to był przeciwnik do wygrania. Były też takie momenty, że ta gra, do której Podbeskidzie was zmusiło, też mogła przynieść efekty, jak chociażby w 45 minucie, kiedy tą długą piłkę bodajże chyba wybijaną przez Drążka z bramki zagrać Nika Żalonica, kiedy ty przerzuciłeś szynatkę, nie zdecydowałeś się na strzał. Tak z perspektywy czasu teraz nie myślisz, że można było spróbować jeszcze raz podać do Niki, żeby on gdzieś tam mógł mieć jeszcze lepszą sytuację? Rzeczywiście, później przez moment taka myśl mnie naszła, no ale tam też obrońcę widziałem, że troszeczkę do niego zbiega. No musiałbym na powtórkach to zobaczyć. Zdecydowałem się na strzał. Niestety okazał się zbyt lekki i Zajazd to obronił. No. Było tych sytuacji nie tylko z końcem pierwszej połowy, ale i w drugiej połowie, po których mogliśmy lepiej się zachować i przynajmniej jedną bramkę strzelić. Dzikie okazje w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 tali 100 Hz za 1399. Smartfon LG Elfino za 499. Zmywarka Bosch, funkcja Vario Speed, opóźnienie startu, klasa A plus AA za 1599 zł. Euro, lider rynku RTV i AGD w Polsce.